368 prezentacji zadania. I tutaj mamy wniosek Wydziału Skarbu, który wnioskował zapytanie o dzierżawienie budynku po byłej hydroformii na boksy garażowe. Również we wniosku tam jest załączone, że chcieliby tam dobudować jeszcze inne miejsca parkingowe, jak również chcieliby, żeby inwestor chciałby, aby na wydzierżawionej działce powstała myjnia bezpośrednikowa. No i uchwałę, którą przygotowaliśmy w komisji, to obniżenie pozytywnej wydzierżawienie budynku po byłej hydroformii na boksy garażowe, równocześnie Rada Dzielnicy jest przeciwna przesunięciu chodników okalanego wyremontowanego szybko w dzielnicy 2012, jak również budowy w tym rejonie myjni bezpośrednikowej. I po konsultacjach też z członkami komisji uważamy, że tutaj musimy bezwzględnie stanąć na stanowisku i wydać opinię tutaj negatywną do całej tej inwestycji. Jeszcze radny miejsca, czyli pan Franek Kaszki, przyniósł nam tutaj też wniosek mieszkańców. Zostało też złożone takie samo pismo w dzielnicy mieszkańców, którzy akurat są przeciwni takiej inwestycji w tym miejscu. I tu myślę, że autopoprawką dajemy, że opiniuje się negatywnie wydzierżawienie tego terenu po wyżej wymienione cele. Komisja na to jak całą, tak. Niestety, no tak musimy zrobić, bo nie da się podzielić, bo jest część dane, część nie dane. Tylko jednoznacznie dajemy swoje zdanie, jak w taki sposób wyrażamy. Komisja tu się widzę zgodziła, nie ma sprzeciwu. Mieszkańcy się określili, co tam? Tak, mieszkańcy, ja już, nie, mieszkańcy już państwo. Tak, tak, tak. Radny Franciszek Kaszy przeprowadził wywiad środowiskowy na 49 wyraził opinię negatywną dla tego zamierzenia, więc mieszkańcy też tego nie chcą w ten sposób. Tak, to jest wola mieszkańców. Z wolą ta linia musi od strony południowej. Drodzy Państwo, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Czyli w paragrafie pierwszym, tak jak mówię, wchodzi, opinie się negatywnie. Komisja się zgadza na tą poprawkę. Tak. Drodzy Państwo, chcemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały za tym druku 368 wraz z poprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Też nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały za tym druku 368.